A kto to tutaj? Cześć Adriana. Adriana już znacie. Panie Classic Driver piaseczny, co tutaj dzisiaj przygotowałeś? Co to jest? O kurde! Volvo P1800. 61. Ja nie mogę. Co tu w ogóle się dzieje? Nie wierzę w to po prostu. To jak ten samochód wygląda. Jeszcze idealnie bluzę dobrałeś? Pod kolor? Świetna sprawa. Rzędowa 4.18 w dwóch godzinkach. Aha, czyli tak na spokojnie raczej. Spokojnie, 90 koni fabrycznie. Ale to też nie jest najmniej. No to jest pierwszy rok, ale tu godzinki nie są jeszcze zrobione i nie czuć tych 90 koni po prostu. No, rozumiem. Jak w PV-ce. Podobna do PV-ki właśnie, do tamtej. Ta kierownica, która teraz jest, nie jest jakaś najbrzydsza, najgorsza, tylko po prostu nie wygląda na oryginalną, tak? Nie, o tym mówisz. Nie wygląda na oryginalną, wygląda taki jakiś Jaguar, jakoś. Po prostu z tamtych z lat 60. takie sportowe kierownice. Ale jak wnętrze pachnie. Widać, że dbacie o ten samochód. A czemu ten samochód w ogóle jest u was? W garażu, w rodzinie. Dlaczego? Dlatego, że mój tata już od wielu lat na niego chorował. I to było jego marzenie na urodziny. Nie powiem na które. Ten konkretnie model, tak? Szukaliśmy Volvo P1800 z rogami i z listwą, która przechodzi w górną listwę. A o... Powiedziałeś o rogach. O co chodzi z rogami? Bo z przodu. O kurde, rzeczywiście. No. Mój tata się w tym tak zakochał i powiedział sobie, że na urodziny sobie go kupi. Na okrągło oczywiście. Kupił go 2 lata przed. Sprawdźmy, jak wygląda ta rzędowa czwóreczka. O kurde, to jak nówka wygląda. Też dwa gaźniki. Tak, też dwa gaźniki, tylko trochę większe. Procedura odpalania trwa. Jakie światła. Ja nie mogę. Piękna sprawa. Nie no, to jest poezja. Czy ty masz lusterko wsteczne na desce? Tak. Rozdzielczej? Tak. A tu... I widać. Naprawdę? Tak. No przekonajmy się, lecimy. Tu nie ma pasów? Na dole masz wiadrówki dołożone. Bo ten samochód też fabrycznie nie miał pasów. PV-ka miała je dołożone przez poprzedniego właściciela, jak była robiona blacharka. No. Tak, tutaj też, znaczy 3-punktowych nie można było zamontować, bo nie było chwytów. Zdecydowaliśmy się na 2-punktowe. Znaczy nie, bo ja nie zapnę. Ale zaraz, czyli fabrycznie nie było, więc mogę bez pasów. No tak, w sumie tak. Co? Prawy wybór jest prosty. Tylko żebym mandatu nie płacił potem. Dobra, najwyżej będzie content. Mam klepnąć te drzwi mocniej, czy tak? No tak normalnie. Nie bardzo słabo. No bo ja się boję. Nie, do siebie? O! A. Pykło. Ja nie mogę. I teraz ręczny, znaczy wsteczny. Do góry. Prędkościomierz nie działa. Prędkościomierz nie działa. Bardzo dobrze, bo będziemy jechać tak szybko, że nie będzie... O, już paliwa nie ma, widać? Nie, jest też problem. 5800 to jest akurat norma, że poziom paliwa nie działa prawie w każdym. Tak jak on jest? Jest. Haha, jaki śmieszny. Kurde. No, zbiera się. Ja nie mogę. Ile maksymalnie jeździłeś tym autem? Też coś koło 130 się rozwinę. Maksymalnie. Ładnie. Szybciej to nie ma sensu po prostu w tych autach. Jak to się zbiera? Prędkość 0 na godzinę, o to chodzi. O, licznik w milach masz. Tak, licznik w milach, ponieważ auto jest... Czemu? Sprowadzone było z tych? Z Kanady akurat. Akurat w latach 60. jeszcze ponoć Kanada miała w milach. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Nie. Mogę cię spytać, ile warty jest ten samochód? Możesz. To spytam. Ile jest warty ten samochód? Warty? Nie, nie pytam dlatego, bo komuś zaglądam do portfela, tylko bardziej chodzi o to, że jestem ciekawy, jak wysoko mogą cenić się po prostu stare, zabytkowe auta. I nie wiem, czy to jest 20 tysięcy, czy to jest 200 tysięcy, czy to jest jeszcze więcej w ogóle pieniędzy. Ten w tym stanie jest warty około 30 tysięcy euro. Euro. 30 tysięcy euro. 130-140 tysięcy złotych. No coś koło tego. Bardzo dużo. Znaczy, no nie wiem, czy dużo jak na takie auto, wiesz, ale dużo pieniędzy. Wiesz, ceny aut po renowacji to się zaczynają powyżej 50 tysięcy euro. Mamy
też tylną kanapę. Na miarę... Ławkę. Ławkę. Ławkę, nie kanapę bardziej. No właśnie. Rzeczywiście. Ale też jest miękka, tak, fajna. Są dwie takie poduchy. Ale jest to komfortowe, żeby z tyłu siedzieć? Jeśli masz dwójkę dzieci w wieku około 7-8 lat i ich wzrost jest około 1,20-1,30 m, maksymalnie, tak powiedzmy, to normalnie. No jak ja się wyprostuję? To tak trzesz włosami. To włosami trę. A jak już totalnie będę wyprostowany, no to... To jest 4 biegi plus nadbieg. Co znaczy nadbieg? To jest jakby piąty bieg. Bo wiesz, nie było pięciobiegowych. Czyli dopiero w czwórce? Tak, dopiero w czwórce go się normalnie zapina. Okay. Znaczy ogólnie można go też włączyć, tylko że się zmienia charakterystyka skrzyni biegów. I to nie jest miłe ruszanie. Zapomina się o tym często, że jesteś w przekroju. Ej, czemu tak nie przyspieszę? A, dobra. Wyłączamy. No, jak widzę teraz, to wszyscy dosłownie patrzą. Ja pierdzielę. Nie denerwuje cię to, jak jedziesz? Nie, aż miałem, robią zdjęcia. Aż miałem sytuację, że jeden pan tak podjechał do mnie, że zarysował mi bokauta. Tak, z ekscytacji? Tak, tak z ekscytacji, tak. Jechał i takie... A takie? Tak, dajesz mu, ale takie... Uważaj, Jezu pan, Chryste. Uważaj. Do 6000. O, panie! Ej, ale nie sądziłem, że to się tak zbiera. Zbiera się. I teraz patrz, overdrive i cisza. Cichutko, tak. Jest tam trochę ponad 2000 na półtora mniej więcej. Classic driver piaseczny. Dzięki, Adrian, jeszcze raz. Dzięki. A z wami widzę się jutro. Trzymajcie się, pa!